Widoczna na tym filmie dodatkowa para szyn pomiędzy szynami tocznymi to odbojnice, które układa się w celu przeciwdziałania skutkom wykolejenia, przede wszystkim na długich mostach i wiaduktach, ale także pod niektórymi obiektami inżynieryjnymi. Jest to definicja z klasycznego podręcznika do dróg kolejowych, z którego uczyłem się na studiach i która, prawdę powiedziawszy, niewiele mi pomagała wyobrazić sobie, na czym to przeciwdziałanie miałoby polegać. Dlatego w tym odcinku pomożemy trochę wyobraźni i posłużymy się narzędziem do modelowania i animowania obiektów trójwymiarowych. Spróbujemy wykoleić zestaw kołowy i zobaczymy, co się wydarzy. Zaczniemy od zamodelowania szyny kolejowej. Ponieważ nie będziemy tutaj szczegółowo symulowali współpracy na styku koła z szyną, wystarczy nam przybliżony kształt profilu szyny. Dodamy podkłady zamodelowane jako drewniane, a następnie koła taboru. Chodzi nam tylko o zrozumienie idei działania odbojnicy, więc szereg uproszczeń odróżni naszą animację od poważnej symulacji. Pominiemy na przykład takie istotne fakty jak to, że większość konstrukcji wagonów to wagony z wózkami dwuosiowymi, a na tor jazdy po wykolejeniu wpływają sąsiednie wagony, połączone sprzęgami. Nasz pojedynczy zestaw kołowy z jakichś powodów został wykolejony, co oznacza, że powierzchnia koła utraciła kontakt z powierzchnią toczną główki szyny. Dalszy tor jazdy tego zestawu kołowego, pomijając wspomniane przed chwilą uproszczenia, będzie dość nieuporządkowany. Koło będzie toczyło się po górnej powierzchni podkładów i podsypki, opierając się na swoim obrzeżu. Zestaw kołowy nie będzie już centrowany przez szyny na oś toru, w związku z czym z dużym prawdopodobieństwem zacznie się stopniowo od niej oddalać, aż do momentu krytycznego, kiedy zupełnie opuści tor kolejowy. Jeżeli stanie się to na przykład na moście albo estakadzie, to skutki takiego wykolejenia mogą być szczególnie katastrofalne. Jednym z najbardziej tragicznych wypadków tego typu w historii było wykolejenie pociągu na moście nad rzeką Baghmati w północnych Indiach w roku 1981, w wyniku którego 7 z 9 wagonów wpadło do rzeki, a śmierć poniosło według różnych szacunków od 500 do 800 osób. Spróbujmy teraz wzbogacić nawierzchnię kolejową o dodatkową parę szyn ułożonych wewnątrz szyn tocznych, czyli o odbojnice. Odbojnice rozpoczynają się częścią dziobową o długości 15 metrów, na której stopniowo wykolejony zestaw kołowy, a precyzyjniej jedno koło, to znajdujące się pomiędzy szynami tocznymi, jest kierowane z powrotem w kierunku właściwej szyny tocznej. Oczywiście oba koła połączone są sztywną osią, w związku z czym drugie koło automatycznie również przybliża się do szyny tocznej. Odbojnice nie są wprawdzie w stanie wkoleić zestawu kołowego na szyny toczne, ale tworzą wraz z nimi przestrzeń, w której porusza się koło taboru, pozwalając na bezpieczne pokonanie krytycznego odcinka. Obecnie w ramach prac modernizacyjnych najczęściej można spotkać bezpośrednie mocowanie szyn odbojnicowych do podkładów strunobetonowych typu PS93M lub PS94M za pomocą wkrętów. Dotyczy to oczywiście obiektów z korytem balastowym, to znaczy z nawierzchnią podsypkową. Na obiektach, na których nawierzchnia ułożona jest na mostownicach, zgodnie z aktualnymi standardami technicznymi PKP PLK, jako odbojnice zaleca się stosować kątowniki. Warto w tym miejscu dodać, że odległość pomiędzy główką szyny tocznej a szyny odbojnicowej wynosi od 190 do 210 mm. A zatem w normalnym ruchu, gdy zestaw kołowy nie jest wykolejony, nie następuje kontakt pomiędzy kołem a odbojnicą, w związku z czym odbojnica w żaden sposób nie zapobiega wykolejeniu. Jedyne, co jest w stanie zrobić, to zredukować skutki wykolejenia i to tylko na krótkich, krytycznych dla bezpieczeństwa odcinkach. Inaczej wygląda sytuacja z prowadnicą, układaną przy wewnętrznej szynie w łukach o małym promieniu, która rzeczywiście współpracuje z wewnętrzną częścią obręczy koła. Ale ponieważ jest to odcinek z cyklu Idea w 5 minut, to sprawy prowadnicy nie zdążymy już omówić. I zapraszam na kolejny film. A dowiecie się w nim m.in. czym jest gajcówka i w jaki sposób pan Jerzy Gajcy przysłużył się sprawie zimowego utrzymania nawierzchni na liniach górskich na terenie DOKP Wrocław. Do usłyszenia.